Kiedy słuchałem pana profesora, to przypomniałem sobie książki Elfriede Jelinek, noblistki. U niej zawsze tak jest, że mężczyzna, dyrektor na wysokim stanowisku, rządzący twardą ręką, to jest buchaj. Gruby, wielki, śmierdzący buchaj, który ma dookoła siebie stado krów i on żadnej nie przepuści. Ona nas jakby z pełną premedytacją reifikuje i naturalizuje tę relację erotyczną, która zachodzi między mężczyzną a kobietą i mówi, taki jest nasz dzisiejszy świat. I dochodzę tutaj do tej kwestii, którą chciałem poruszyć, czyli między innymi do kwestii molestowania seksualnego. Mówi się dzisiaj, że żyjemy w epoce niebawałego rozluźnienia etyki seksualnej. Mówi się, że seksualność opanowała wszelkie dziedziny życia, że już nie jest zamknięta i ograniczona i ułożona tabu, tylko że przeciwnie, seksualizują się wszelkie relacje międzyludzkie. Powiada się, że sfera intymności współczesnego człowieka de facto przestała istnieć i została wystawiona na widok publiczny. Nowoczesne środki komunikacji, takie jak internet, niebywale ułatwiają nawiązywanie kontaktów erotycznych i wśród młodzieży jest nawet taka moda na to, żeby tego rodzaju kontakty seksualne podtrzymywać. Moje pytanie jest takie, czy mamy do czynienia z takim rozluźnieniem, czy też jest to bardzo złudne? Bo Foucault powiedziałby, że to rozluźnienie jest de facto jeszcze większym uwięzieniem, jeszcze bardziej doskonałym i wyrafinowanym sposobem zniewolenia nas. Tak. Ja trochę czytam takie publikacje socjologiczne na ten temat i muszę powiedzieć, że doniesienia są bardzo dziwne. To znaczy, są takie badania, z których wynika, że w tej chwili chłopcy i dziewczęta mające po 13-14 lat mają pierwsze kontakty seksualne, co, jak się twierdzi, nie zdarzało się, powiedzmy, 50 czy 100 lat temu. Z drugiej strony doskonale wiemy, że w krajach basenu śródziemnomorskiego ten wiek jest traktowany jako najlepszy wiek do tego, żeby zawierać małżeństwa. Wobec tego, czy to jest wcześniej, czy to nie jest wcześniej, to jest sprawa taka dosyć wątpliwa. Kulturowa jednak. Kulturowa. A co więcej, bardzo trudno przeprowadzić tutaj takie badania, których wyniki byłyby naprawdę wiarygodne. To znaczy, najczęściej to jest deklaracja. Pytamy te młode osoby, żeby miała poczucie bezpieczeństwa i prywatności, nie podpisują ankiety, nie chcą patrzeć w oczy, więc same nie odpowiadają. Odpowiadają na pytania i jakoś tam, prawda, anonimowo formularz oddają. Czy tego rodzaju osoby mówią prawdę? To jest zawsze sprawa bardzo wątpliwa. I nie bardzo wiadomo naprawdę, jak wygląda statystyka dotycząca tego życia seksualnego i kontaktów seksualnych. W okresie, prawda, po 68 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy dzieci kwiaty, czyli hippisi, były taką dominującą kulturą, panowało powszechne przekonanie, że promiskuityzm, czyli taka swoboda seksualna jest czymś powszechnym i właściwie nagminnie spotkanym. Naturalnym, świętym, prawdziwym, autentycznym. Okazało się, że to była nieprawda. To znaczy jednak w latach 70. większość młodych ludzi zachowywała całkowicie takie przekonania purytańskie. Ich swoboda seksualna nie uległa w istotny sposób zmianie. Naprawdę powstała. 68 rok był taką granicą. Powstała pewna bardzo krzykliwa, dobrze znana i interesująca grupa młodych ludzi, którzy żyli w komunach, przeprowadzali się na pustynię, żyli, korzystali z narkotyków, alkoholu, ze swobody seksualnej. Natomiast po pierwsze, to trwało 5-7 lat i potem te osoby bardzo szybko wpadały w dosyć takie konserwatywne środowiska i tam robiły karierę. W sumie cała ta grupa to naprawdę była grupa dosyć nieliczna. To, co się stało po 68 roku, to była swoboda myślenia i mówienia. I to zostało w pewien sposób na trwałe w naszej kulturze, o czym pan trafnie wspomina. Natomiast czy temu łatwiejszemu, odważniejszemu mówieniu towarzyszyło bardziej takie intensywne życie seksualne, to wydaje się w tej chwili, że raczej nie. Czego najlepszym dowodem jest to, że w tym czasie nie zanotowano wyraźnego wzrostu chorób wenerycznych, co przy dość takim niefrasobliwym sposobie utrzymywania kontaktów seksualnych prawdopodobnie musiałoby się zdarzyć. Więc bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, co się naprawdę dzieje za zamkniętymi drzwiami, prawda? Czyli wcale nie jest jasne, że jesteśmy zniewoleni przez seks i za formę seksualności. Tak. I chyba wcale nie jest jasno, że w tej chwili swoboda seksualna jest większa niż była kiedyś. Po pierwsze, AIDS od mniej więcej tam 20 lat stał się takim pogromem i strachem dla wszystkich, którzy w innych być może warunkach byliby bardziej, mieli bardziej swobodne obyczaje. Po drugie, ciągle jeszcze wszyscy rozumieją, i to jest szczęśliwa bardzo okoliczność, że szybkie kontakty seksualne bardzo często zostawiają pewien rodzaj osad takiego smutku czy rozgoryczenia, że można było osiągnąć coś więcej i coś lepszego się nie udało. To nie jest potępienie seksu i to jest nie jest negatywna postawa w stosunku do seksu, tylko to jest ujawnienie tego, że seks może być obietnicą bardziej bliskich związków i wtedy właśnie nabiera tego dodatkowego wymiaru związanego z erotyką czy związanego z bardzo silnym przywiązaniem, które w
innych sytuacji byłoby nazywane wprost platonicznym. To znaczy byłoby to, jest to zachwyt, bardzo głęboka fascynacja i chęć dzielenia swojego życia z inną osobą. Więc bardzo trudno nam odpowiedzieć na pytanie, jak to naprawdę w tej chwili wygląda. Trochę lepiej istotnie sprawa takiego raportowania wygląda w odniesieniu do molestowania seksualnego, bo wtedy się prosi o takie bliższe opisanie, na czym polega to. No, molestowanie to znaczy, tak się na ogół mówi najkrócej, to jest relacja, w której stosunek władzy staje się wykorzystywany do przynajmniej proponowania kontaktów seksualnych. No i tutaj, jak sądzę, dane są dosyć niepokojące. Mnie się zdaje, że to jest bardzo rozpowszechnione. Co naprawdę należałoby uznać za molestowanie seksualne. Więc pierwsze zjawisko, o którym już mówiliśmy, to jest ten floating sex. Dla wielu osób sytuacja, w której czterech facetów siedzi przy piwie i opowiadają sobie zmyślone jakieś żarty seksualne, dowcipy seksualne, często wulgarne dowcipy seksualne, to już jest forma molestowania seksualnego. Tylko jak to są ludzie, którzy siedzą w restauracji, można usiąść przy innym wolnym stoliku, trudno mówić, że jest to naprawdę narzucanie swojego stylu myślenia i swojego poczucia humoru. Natomiast jeśli jakaś kobieta jest w pokoju pięcioosobowym i tam czterech mężczyzn w swojej pracy, prawda, i tam z czterech mężczyzn bez piwa rozmawia w podobny sposób, a ona nie ma gdzie się zabrać ze swoim komputerem, no to oczywiście, że czuje się bardzo skrępowana, czuje się upokorzona i czuje się traktowana w sposób taki zreifikowany. Opis molestowania seksualnego jest w istocie dosyć trudny, jest bardzo kulturowy.